głowany zespół. Dzisiaj zakonuje tutaj chorą Gregoriański, a dla chorałów ten jest to miejsce absolutnie szczególne, bo mnisi tym rodzajem śpiewu, tym rodzajem muzyki modlą się prawie 10 wieków. Zazwyczaj osoby przyjeżdżające słuchają w chorą Gregoriańskim w wykonaniu mężczyzn, w wykonaniu mnichów tynieckich. Dzisiaj będzie to inaczej. Stoję również czarne, jak Państwo zobaczą, ale będą to wyłącznie głosy żeńskie. Nasz zespół, jak nie trudno zauważyć, składa się tylko i wyłącznie z pań, jest to schola żeńska, ale te panie nie wszystkie są muzykami. Niektóre panie są, jest pani psycholog, jest pani polonistka, są panie po muzyce kościelnej, są panie po muzykologii, a więc niekoniecznie są to gregorianistki, ale panie się tak rozmiłowały w tym śpiewie, że teraz ja sobie osobiście nie wyobrażam, jak muzyka. To jest nie poranić. Wykonujemy nie tylko śpiew gregoriański, ale wykonujemy też, tak jak dzisiaj zaprezentował,
Kostra. Prezentowaliśmy na koncercie fragmenty różnych utworów ambrozjańskich, hiszpańskich, również garnikańskich. Nasza interpretacja, którą prezentujemy, jest interpretacją bazującą na rytmie słowa, na swobodnym rytmie oratorskim i tutaj wspomagamy się notacją semiologiczną. A więc najstarszymi znanymi w Europie zapisami śpiewów gregoriańskich. Zapisy te pochodzą oczywiście z klasztorów benedyktyńskich w Sankt Gallen i w Laon.